On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą. Witam wszystkich na naszej manifestacji zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji, Oddział Śląski. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie. Pogoda nam dopisała. Jesteśmy tu po to, żeby manifestować przeciwko temu, co dzieje się w obecnych czasach. To, co dzieje się, co nam się nie podoba. Chcemy bronić demokracji, chcemy bronić Konstytucji Trybunału Konstytucyjnego. Cieszymy się, że możemy was tutaj wszystkich dzisiaj zobaczyć. Wiele osób pytało, ilu nas będzie, ilu przyjdzie, aby wspierać obronę, ideę obrony wolności i demokracji. Nie sądziliśmy, że aż tak wielu, bo okres nie sprzyja tego typu zgromadzeniom, dlatego serdecznie wam za to jeszcze raz chcę podziękować. Gdy 19 listopada zaczęliśmy to przedsięwzięcie, nawet w najśmielszych snach nie spodziewałem się tego, że spotkamy się w takich okolicznościach. Wy wszyscy, bez względu na to, jak daleko mieszkacie od tego historycznego, ważnego miejsca, za własne pieniądze przyjechaliście tutaj, aby stanąć w obronie tego, o co walczyli wasi przodkowie i wasi rodzice i my sami dla naszych dzieci. Chociaż różnimy się poglądami i sympatiami politycznymi, łączy nas jedno. Wiera w wolność i demokrację, w których obronie się tutaj zebraliśmy. Dwie idee, o które walczy się tak długo, a które jest tak łatwo zniszczyć. Kochani, chociaż wielu chciałoby nas podzielić, to wartości, które nas jednoczą, dają nam siłę, dzięki której nie da się nas skłócić. Każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, która twierdzi, że sprawy państwowe jej nie dotyczą, że nie mają na nią wpływu, albo że ona sama nie jest w stanie nic zmienić. My, dzisiaj tu zebrani, pokazujemy, że to nieprawda. Że Polska, o którą walczyliśmy, to Polska należąca do nas, obywateli, którzy wierzą w równość, wolność i solidarność. Jednocześnie okazuje dzisiaj zaniepokojenie, że w 2015 roku, gdy wydawałoby się, że pożegnaliśmy już czasy, z których nie jesteśmy do końca dumni, wkroczyliśmy w nową Europę, która stawia przed nami nowe możliwości, jesteśmy ograniczani, ponieważ elity rządzące naszym krajem w dniu dzisiejszym zamykają przed nami drzwi, które później będzie nam ciężko otworzyć.
Wczoraj słyszałem wypowiedź członka rządu, który powiedział, że sondaże na dzień dzisiejszy są dla nich kompletnie nieważne. Otóż chcę powiedzieć, że od czasu objęcia władzy przez całe 4 lata rząd musi słuchać społeczeństwa i tego, co jest dla nas ważne i temu, czemu się sprzeciwiamy. Chodźcie z nami, póki można! 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 Ostatnim przykładem na wskazane łamanie prawa jest kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Niestety nie każdy z nas, Polaków, zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest to organ, który stoi na straży podstawowych praw i wolności każdego z nas. Każdy z nas powinien bronić swojego prawa, prawa, za które nasi pradziadkowie i dziadkowie przylali krew. Powinniśmy wyrazić do tego szacunek. Ręce precz od Trybunału! 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 My, Polacy, na co dzień jesteśmy tak różni. Dziś identycznie przyświeca nam jeden cel. Cel obrony tego, co jest fundamentem dobrego państwa. Państwa prawa i demokracji. Słyszymy dziś głosy ludzi, które dochodzą do nas z drugiego brzegu. Którzy nie popierają naszych działań. Jest mi przykro, że młodzi ludzie tak bardzo nie zdają sobie sprawy z przedmiotu naszych działań. Pragnę was uświadomić, że dziś stoimy tutaj i manifestujemy między innymi też po to, by wy i wasze dzieci w przyszłości mogły żyć w spokojnym, prawym i sprawiedliwym państwie, które będzie szanować prawa i wolności każdego obywatela, bez wyjątku. Polskie prawa, nie zabawa! Polskie prawa, nie zabawa! Polskie prawa, nie zabawa! Polskie prawa, nie zabawa! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Niezawisłość Trybunału! Niezawisłość Trybunału! Niezawisłość Trybunału! Niezawisłość Trybunału! Niezawisłość Trybunału! Niezawisłość Trybunału! Jestem Polakiem, a zarazem jestem Europejczykiem i jestem z tego niesamowicie dumny. Rodacy, taki apel. Nie pozwólmy na destabilizację fundamentu, na którym została zbudowana nasza Polska. Demokratyczna Polska. Dziękuję. Nie pozwólmy. Obronimy demokrację. Obronimy demokrację. Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Obronimy demokrację! Wysłuchajmy teraz tekstu preambuły czytanego przez pana Mirosława Neinerta. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku
możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszyscy, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.